Współczesne gospodarstwa rolne coraz bardziej przypominają nowocześnie zarządzane firmy. Dzieje się tak, kiedy są prowadzone przez wykształconych fachowców, techników agrobiznesu. W dobie gospodarki rynkowej rolnictwo to dziedzina, w której to wiedza decyduje o konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych. Technik agrobiznesu dba o organizację poszczególnych etapów produkcji i nadzoruje prace związane z uprawą roślin, siewem, sadzeniem, pielęgnacją roślin, a także ich ochroną. Zajmuje się marketingiem i sprzedażą produktów rolniczych i spożywczych. W przypadku hodowli zwierząt w jego kompetencjach leży nadzór prac związanych z ich żywieniem, pielęgnacją i ubojem. Jako menadżer technik agrobiznesu planuje zaopatrzenie gospodarstwa w odpowiednie środki i narzędzia. Zajmuje się również prowadzeniem dokumentacji, kalkulacją kosztów, zysków i strat. Przygotowuje oferty handlowe i organizuje przetwórstwo żywności. Technik agrobiznesu pracuje w różnych warunkach środowiskowych. Jego praca wymaga cierpliwości, wytrwałości i zdolności organizacyjnych. Przeciwwskazania zdrowotne to choroby układu oddechowego, układu krążeniowego, wady serca, niesprawność ruchowa lub przewlekłe choroby skóry. Po zdobyciu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie technik agrobiznesu można te kwalifikacje podwyższyć na uczelniach wyższych, na kierunkach ekonomicznych, turystycznych, ale również na takich kierunkach jak rolnictwo, ogrodnictwo, agroturystyka, mechatronika, technika leśna, rolnicza, zootechnika. Można dodatkowo ukończyć kurs kwalifikacyjny w zakresie zawodów pokrewnych, na przykład technik rolnik, technik turystyki wiejskiej lub technik ogrodnik. Technik agrobiznesu znajdzie zatrudnienie w rolniczych przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych, w instytucjach i urzędach służb rolnych oraz prowadząc własne gospodarstwo rolne.